Szanowni Państwo, więc tak jak wspomniałem, tytuł proponowanego przeze mnie wydarzenia to tytuł to Bazyliszek, historia powstania legendy. I teraz udostępnię prezentację i chciałbym, żeby mi ktoś też powiedział, czy ona będzie widoczna. Ekran udostępnię po prostu. O, jest prezentacja. I czy ona jest widoczna? Widoczna, dobrze. Zobaczymy, czy się slajdy będą poprawnie przewijać. Miejmy nadzieję, że tak. To wtedy, jak się nie będą przewijać, to włączcie Państwo mikrofon i Państwo protestujcie, bo ja wtedy będę widział tylko slajdy, bo jak je powiększę, o tak, to widzę tylko slajdy. Żebyście Państwo też mieli dobry widok. Dobrze, no to zaczniemy. Zaczniemy od takiego cytatu z takiego argentyńskiego, bardzo znanego zresztą pisarza Jorge Luisa Borgesa, który w takim podręczniku dosłownie do zoologii fantastycznej napisał o bazyliszku takie oto słowa. Z biegiem stuleci bazyliszek stawał się coraz brzydszy i coraz straszliwszy, aż wreszcie został całkowicie zapomniany. Tematem Festiwalu Nauki tegorocznego jest taka maksyma o przechodzeniu od science do science fiction i w drugą stronę, prawda? Zdarzają się takie rzeczy, że coś, co wymyślili autorzy na przykład fantastyki, no ma miejsce dzisiaj, prawda? Ale zdarza się też inaczej, zdarza się w drugą stronę. Bazyliszek to jest taki przykład, no, który pokaże Państwu, jak refleksja quasi naukowa była nienaukowa. No dobrze, z czym się nam kojarzy bazyliszek? Od tego zacznijmy i powiedzmy sobie o bazyliszku kilka słów. Na początku też odkryjemy karty, czym ten bazyliszek jest. Proszę Państwa, tutaj cytat z pana Tadeusza. Na to zadrżał asesor, puścił z rąk kieliszek, utopił w Tadeuszu wzrok jak bazyliszek. Dlaczego tak Mickiewicz napisał? Ano dlatego, że nam bazyliszek się najczęściej kojarzy z istotą, która zabija przy pomocy wzroku. Tak? Czasami przemienia w kamień, Państwo znacie takie legendy, a czasami po prostu zabija, zależnie od wersji legendy. To też się wyjaśnię, jak będę Państwu pokazywał następne slajdy. Mamy tak naprawdę mało czasu, więc będziemy przechodzić dalej. Informuję, że jakby ktoś chciał zadać pytanie w trakcie, to też to jest możliwe i proszę wtedy po prostu włączyć sobie mikrofon i pytać. No dobrze, pokażę Państwu przedstawienie z jednego z kościołów niemieckich, gdzie mamy bazyliszka w taki sposób przedstawionego. Mamy przy portyku takie przedstawienie oto bazyliszka, bo chciałem Państwu pokazać, jak sobie bazyliszka wyobrażano. Mamy w Rijece, to jest miasto w Chorwacji, zamek Trsat, no i tam bazyliszek jest przedstawiony tak. Czyli tutaj widzimy cechy dwóch istot, głównie dwóch istot. No. Widzimy cechy koguta przede wszystkim, prawda? Ale widzimy też cechy gadziowężowe, smocze troszkę. Tak przedstawiony jest ten bazyliszek. W Mariensylle mamy tak przedstawioną walkę z bazyliszkiem, czyli widzimy też tu cechy wężowo-kogucie. Takie mamy przedstawianie bazyliszka w Madrone we Włoszech, czyli tutaj cech kogucich jest mniej, bardziej cechy takie smoczowężowe. Ta sztuka jej nie analizuje świadomie, ona jest tylko po to, żeby Państwu pokazać, jak sobie tego bazyliszka przedstawiano. Tutaj mamy katedrę w Gurk z końcówki XII wieku przedstawienie. Ten na górze to nie jest bazyliszek, tylko lew. Ten na dole to jest bazyliszek. Czyli widzimy cechy takie ptasio-wężowe.
Dlaczego lew pokonuje bazyliszka? Ano dlatego, że jak się Państwo dowiecie z narracji wykładu, bazyliszek został uznany przez chrześcijan za symbol zła i szatana, no a lew jest w Biblii, poza jednym wyjątkiem, symbolem Chrystusa, dlatego że Chrystus był lwem z pokolenia Judy, no i tutaj Chrystus pokonuje szatana, czyli lew pokonuje bazyliszka. Tutaj mamy jedną z fontan w mieście, nazwanym od tej mitycznej istoty, od bazyliszka, czyli w Bazylei w Szwajcarii, nowożytną oczywiście. A tutaj mamy, proszę Państwa, przedstawienie z XVIII wieku, gdzie mamy pokazane, jak z bazyliszkiem walczyć. Czyli lustro się mu pokazuje, chowa się przed bazyliszkiem wzrok, żeby nas nie zabił. No i w tym lustrze widzimy, ten bazyliszek widzi ukrzyżowanego Chrystusa. I to znowu jest nawiązanie do symboliki chrześcijańskiej, że bazyliszek to symbol zła. No i dlatego w lustrze pojawia się Chrystus, który zło pokonuje. Herb miasta Kazań w Rosji to też bazyliszek, proszę Państwa, czyli cechy kogucio-wężowe, tak jak już powiedziałem. To są najpopularniejsze cechy bazyliszka znane w kulturze. A tutaj, proszę Państwa, wracając do science, to na przykład Ulysses Aldrovandi w XVII wieku napisał taki podręcznik do zoologii, no i on nie powątpiewał w istnienie bazyliszka, a wyobrażał go sobie o tak, jak Państwo widzicie. Johannes Jansen, XIX wiek, tak sobie bazyliszka wyobrażał, tylko że on już w bazyliszka powątpiewał. Ale tak sobie wyobrażał, że wyobrażali sobie go wcześniejsi. I proszę Państwa, teraz przechodzimy do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i do rękopisu R174, datowanego raczej na XIV wiek niż XV. Tutaj jest napisane łamane, ale raczej to jest wiek XIV. Proszę Państwa, ten rękopis, przypominam, jeżeli ktoś nie wie, to jest jednym z rękopisów, które wróciły do naszej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu po wojnie, po grabieży w czasie II wojny światowej. On wrócił w 2011. Został przechwycony przez działania i biblioteki, i Ministerstwa Kultury naszego kraju. Został wychwycony na jednej z aukcji londyńskich, no i został odzyskany i wrócił do Wrocławia i obecnie jest przechowywany w oddziale rękopisów. Jest to rękopis przekazujący nam tekst takiego dzieła encyklopedycznego Tomasza Scantimpere. To był taki autor z wieku XIII. Rękopis jest ponad 100 lat późniejszy, tak jak mówiłem, ten nasz. I to był autor dość popularny. Nie był to co prawda tak popularny autor jak na przykład Izydor z Sewilli, jeżeli myślimy o autorach encyklopedycznych, czyli o tych, którzy pisali encyklopedię w średniowieczu. Ale jednak mamy ponad 100 zachowanych kopii Tomasza Scantimpere, z tym, że tych iluminowanych jest niewiele, jest kilkanaście tych iluminowanych kopii. I jedna z takich kopii znajduje się u nas. I tutaj mamy scenę, mamy hasło pod tytułem, jak Państwo widzicie, na czerwono jest napis De Basilisco, to jest po łacinie. No i później pod spodem od tej wielkiej literki B zaczyna się hasło właściwe, które napisał Tomasz Scantimpere, Basilisco, ut dicit Jacobus i tak dalej, leci sobie tekst. De Basilisco znaczy oczywiście o bazyliszku i to jest tytuł hasła encyklopedycznego. No i później jest napisane, co ten bazyliszek robi, kim jest, jak wygląda i tak dalej. Nie będziemy wnikać w tekst hasła Tomasza Scantimpere. Chciałem Państwu pokazać to tylko dla miniaturki. Miniaturka pokazuje nam koguta w zasadzie, prawda, który patrzy na człowieka, którego zaraz przemieni w kamień bądź zabije, zależnie od wersji mitu. Wygląda jak zwykły kogut, a to dlatego, że iluminator przedstawił go tak, że uciął mu ten wężowy ogon i wężowe cechy, które mogły się też pojawić na nóżkach tego bazyliszka. Tak to wygląda w zbliżeniu, czyli mamy taką miniaturkę. Ona w rzeczywistości jest bardzo maleńka.
Tu jest na dużym powiększeniu. No dobrze. Idziemy dalej. Proszę Państwa, następny rynkopis, tym razem z Francji. Zobaczcie Państwo, jak tu jest pokazany bazyliszek, oczywiście walczący z lwem. Państwo już wiecie, co to znaczy. Lew jest symbolem Chrystusa. Tutaj bazyliszek wygląda tak. To jest rynkopis z British Library. Bazyliszek i obok inne węże. Bazyliszek z koroną. Dlatego, a może nie powiem jeszcze dlaczego. Dlaczego bazyliszek ma koronę? To się zaraz okaże. Tutaj bazyliszek, który zabił już człowieka, ale jest atakowany przez takie zwierzątko podobne do... takie łasicowate. To też się wyjaśni w toku narracji, o co tutaj chodzi. Czyli taki kogut z cechami wężowymi. Tutaj akurat nóżki miał ptasie. No i tutaj znowu to łasicowane te zwierzątko walczy z bazyliszkiem. To jest rękopis pochodzący z Irlandii. Dobrze, tutaj znowu brytyjski rękopis, raczej w Brytanii przechowywany, znowu bazyliszek. Wężowe cechy, no i kogut. A tutaj moneta pamiątkowa z Szwajcarii, no i mamy bazyliszka. Tak sobie wyobrażany jest współcześnie nadal. A tu, proszę Państwa, mamy jaszczurkę, w zasadzie rodzinę jaszczurek. Ja pokażę Państwu kilka zdjęć, które zoolodzy nazywali dziś bazyliszkami. To tylko po to Państwu pokazuję, żeby się komuś to nie myliło, bo dziś istnieją realnie bazyliszki. To jest rodzina jaszczurek. Takich oto jaszczurek. Jedna z takich jaszczurek jest tu, bo to jest kilka gatunków tych jaszczurek, więc one wyglądają inaczej. Jedna z tych jaszczurek jest do zobaczenia, że tak powiem, we Wrocławiu, dlatego że znajduje się w wrocławskim zoo. Tutaj bazyliszek tak wygląda. Z czego słyną te jaszczurki? Z tego słyną, że potrafią chodzić po wodzie. Jak Państwo sobie wpiszecie na przykład na YouTube po angielsku, to z łatwością Państwo znajdziecie, jak taka jaszczurka biegnie tak szybko i, no, i ma tak te łapki ma skonstruowane, że po wodzie biega. To jest chyba ten wrocławski bazyliszek na zdjęciu teraz. Dobrze. Proszę Państwa, teraz trochę o tych bazyliszkach. Pierwszy opisał te jaszczurki Johannes Laurentius. No i on zaklasyfikował te gady i nazwał je bazyliszkami. Czyli jesteśmy w wieku XVIII. No, te jaszczurki jadowite nie są, bo o jadzie będziemy też dużo mówić, więc od razu sobie powiemy. Jest kilkanaście takich gatunków, zauważył Laurentius. Tu jest więcej o tych gadach, więc one żyją w Ameryce Łacińskiej, mają długość ciała do około 80 cm i żyją w tropikalnych, wilgotnych lasach. Jedzą bezkręgowce zwykłe albo małe gryzonie, czasami owoce. No i jadowite nie są. Są jajorodne, czyli rodzą się z jaj. Dobrze. Tutaj mamy jeszcze węża, takiego węża, który, proszę Państwa, nazywa się po łacinie Crotalus basiliscus i żyje w Meksyku. Ten jest śmiertelnie jadowity i ta wężowa interpretacja współcześnie istniejącego węża, współcześnie przez taksonomów tak określonego słówkiem Crotalus basiliscus, słówkiem, wyrażeniem, proszę Państwa, prowadzi nas do tego, od czego wyjść powinniśmy, czyli od wężów. Bazyliszek bowiem jest, jak przypomnimy sobie to przedstawienie, gdzie stoi on sobie i ma koronę, a wokół niego są węże, jest bowiem czymś, co Grecy starożytni nazwali królem węży. Bazyliszek był królem węży. Samo słowo pochodzi od greckiego słówka basileus i to znaczy król. Bo po łacinie, po grecku on się określa się bazyliszka mianem basiliskos, a po łacinie basiliscus, to jest kalka z greki, albo regulus. I to basiliscus, czy basiliskos greckie, to jest denominatyw, czyli zdrobnienie od basileus, tak jak powiedziałem, i to znaczy królewiątko, książątko, tak? Tutaj
Tutaj widzicie Państwo na dole słownik Zofii Abramowiczówny do greki starożytnej i ona zamiast królewiątko użyła trochę niefortunnego słówka królik, dlatego że nam się to kojarzy jednak z innym zwierzęciem. Badacze mówią, że być może była to kobra egipska, ale o tym za chwilę. Regulus to jest też zdrobnienie, tym razem od łacińskiego rex, regis, też oznaczającego król. Tak więc tak czy siak, czy w Grece, czy w łacinie, słówko bazyliszek znaczy królewiątko. Identyfikacja tego węża, już od razu sobie powiedzmy. Na podstawie różnych tekstów antycznych, z których niektóre Państwu przywołam, wiemy, że dla autorów antycznych, czyli dla Greków, Rzymian i autorów chrześcijańskich, bazyliszek to był realnie istniejący gatunek jadowitego węża z rodzaju naja, prawdopodobnie naja haje. Słówko haje pochodzi od arabskiego haja, czyli wąż. I chodzi tu o kobrę egipską, tę kobrę, która po pierwsze potrafi pluć jadem, a po drugie była, Państwo pewnie ją znacie z tego epizodu, była odpowiedzialna za śmierć Kleopatry, ostatniej władczyni Egiptu. Ona w ten sposób popełniła samobójstwo, jak Aleksandria była oblegana przez Oktawiana Augusta. Dobrze, więc identyfikację mamy z głowy. Tak wygląda Naja Haje, czyli kobra egipska. No, nie muszę dodawać, że jest śmiertelnie jadowitym wężem kobra egipska. Po dziś dzień występuje w Egipcie, Libii, Sudanie, w tamtych terenach wschodniej, północno-wschodniej części Afryki. Dobrze. I teraz przechodzimy do pewnego epizodu, od którego wyszedł pomysł, żeby w ogóle o bazyliszku słów kilka powiedzieć. Mianowicie mamy wydarzenie z Warszawy z roku 1587. Wtedy to, w tej końcówce wieku XVI, w jednej z piwnic będących wtedy w ruinie kamienic warszawskich, pewna służąca miecznika, człowieka, który wyrabiał miecze, rzemieślnika, znalazła ciała dwóch zaginionych wcześniej dziewczynek. No, morderstwo było podejrzane, więc zebrała się nadzwyczajna rada miejska, dlatego że to dwie małe dziewczynki, wzburzyło to społecznością lokalną. No i pewien lekarz po oględzinach ciał, lekarz, znamy jego imię, miał na imię Benedykt, w źródłach Benedictus, dlatego że łacińskie są źródła do tego wydarzenia głównie. I tenże lekarz Benedykt po oględzinach zwłok stwierdził, że przyczyną zgonu tych dziewczynek miał być atak węża bazyliszka, który miałby mieć zgubne siedlisko w tej piwnicy, jednej ze zrujnowanych kamienic warszawskich. I proszę Państwa, Benedykt zalecił miejskim rajcom, aby do piwnicy zszedł człowiek, który miał być ze wszystkich stron okryty niczym zbroją lustrami, no i w ten sposób zabił bazyliszka. Wszyscy się oczywiście bali, więc wymyślono, że zejdzie tam człowiek, który i tak jest skazany na śmierć, a jeżeli się zgodzi, no to uniknie kary śmierci. I na takie coś zgodził się z pochodzenia Ślązak Jan Taurer, znamy też jego imię i nazwisko. No i tenże Ślązak zszedł do tej piwnicy i w rumowisku znalazł już zabitego bazyliszka. Tak mówią źródła z epoki i źródła późniejsze. I co ciekawe, jest tych źródeł wiele. Więc zszedł ten Taurer do piwnicy, tej zrujnowanej kamienicy i znalazł tam bazyliszka, którego wyniósł na widłach i widziało go wtedy 2000 warszawiaków naraz. I mamy opisy, z których wynika, że tenże bazyliszek miałby być wielkości koguta, szyję mieć indyczą, a oczy podobne do żabich. Taki był opis tego bazyliszka. No i proszę Państwa, echo tych naszych polskich, warszawskich wydarzeń rozniosło się po Europie tak, no, że znalazło odbicie w różnych relacjach i pracach badawczych na temat zoologii. Z końcówki wieku XVI, XVII, aż po XVIII wiek. I tu przywołuję jednego ze słynnych badaczy niemieckich, który napisał dzieło o bazyliszku. Tak.
tak się nazywało. I on tam szczegółowo analizował różne relacje dotyczące polowania na warszawskiego bazyliszka z 1587 roku. No i wszyscy to wtedy brali na poważnie, a mamy już XVI wiek, no i renesans w pełni, że tak powiem. No dobrze, proszę Państwa, czemu oni to wszystko tak brali na poważnie? Ano dlatego, że bazyliszek znajdował się w Biblii. Ale uwaga, bo kiedy mówię Biblia i myślę o Europie, Europie Zachodniej, to mam na myśli Europę Łacińską. A więc tutaj u nas Biblia to Biblia w przekładzie świętego Hieronima, tak zwana Wulgata, którego to przekładu Hieronim dokonał na przełomie IV i V wieku naszej ery oczywiście. A nie na przykład Biblia grecka, Septuaginta, czy też Biblia hebrajska. Jeżeli były jakieś problemy translacyjne i Hieronim jakoś z nich wybrnął, czasami lepiej, czasami gorzej, to jak wybrnął wpływało na kulturę zachodnią, zachodnioeuropejską, a nie to, jak było naprawdę w tekście hebrajskim, aramejskim czy greckim Biblii, prawda? Więc pewne zoonimy, pewne rzeczowniki określające nazwy zwierzątek, Hieronim przełożył osobliwie i w związku z tym w wielu miejscach Biblii znajdziemy słówko bazyliszek. I tak na przykład w Księdze Izajasza, nie będę czytał wszystkich fragmentów z uwagi na czas, jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie będzie mógł przewinąć. Zainteresowanym też jestem gotów wysłać prezentację. Jak do mnie ktoś napisze, to z chęcią wyślę, będzie mógł sobie zatrzymać. Tutaj przekłady są za księdzem Wujkiem, gdyż w Biblii Wujka właśnie mamy przekład po prostu Wulgaty na język polski. No i na przykład przeczytam jeden werset w Księdze Izajasza 14:29, gdzie prorok Izajasz wygłasza taką wyrocznie przeciwko Filistynom. Mówi w przekładzie Wujka tak: nie wesel się ty, wszytka ziemio filistymska, że złamana jest rózga tego, który cię bił, bo z korzenia wężowego wynijdzie bazyliszek, a nasienie jego pożerające ptaka. Pożerającego ptaka sobie darujemy, aczkolwiek to też jest rzecz osobliwa i interesująca, ale widzimy, że mamy tutaj naszego bazyliszka. No i tak samo w wielu innych miejscach. Ostatni werset jeszcze przeczytam. Psalm 91. Po żmii i po bazyliszku chodzić będziesz i podepczesz lwa i smoka. Tutaj ojcowie Kościoła widzieli właśnie w smoku, w lwie, ale tym rozumianym negatywnie, w żmii i bazyliszku widzieli symbole szatana. Dobrze. Cofnijmy się do początku, tak? Cofnijmy się do początku i zastanówmy się, czy Hieronim rzeczywiście dopuścił się jakiejś wielkiej mitologizacji i przeanalizujmy ten mit. Czy on od początku jest mitem w ogóle? Bo to jest dla nas interesujące, przynajmniej dla mnie. Proszę Państwa, w II wieku przed naszą erą, w epoce hellenistycznej, poeta hellenistyczny, specjalnie to podkreślam, dlaczego to za chwilę wyjawię, Nikander z Kolofonu się nazywał ten poeta, on napisał takie dwa dzieła, Teriaka, czyli trucizny, i Aleksifarmaka, czyli odtrutki. W Teriaka napisał o bazyliszku. W odtrutkach nie pisał o bazyliszku, dlatego że na bazyliszka według niego odtrutki nie było. Proszę Państwa, i teraz ja sobie pozwoliłem jak najbardziej dosłownie przełożyć to z tekstu greckiego na polski, dlatego że polski przekład nie istnieje, aczkolwiek tekst grecki rodzi pewne problemy, ale będziemy o nich mówić, podsumowując sobie opis Nikandra. Więc Nikander powiada tak: poznaj małego króla, tak mówi o bazyliszku, wyróżniającego się spośród innych węży. I przypominam to przedstawienie z jednego z rękopisów, które Państwu pokazywałem, gdzie mamy bazyliszka jako króla i wokół niego inne węże. I zobaczmy, co pisze Nikander. Jak wygląda ten bazyliszek? Ma szpiczastą głowę, jest koloru żółtawego i mierzy nie więcej niż 3 dłonie od głowy do ogona. 3 dłonie to nam by psuło trochę interpretację, że bazyliszek to kobra egipska.
Dlatego, że trzy dłonie to, oczywiście każdy ma różną dłoń, powie ktoś, ale to była miara ustandaryzowana, to była miara długości po prostu w Grecji starożytnej i proszę Państwa, trzy dłonie to jest około 22 centymetry. Trzy dłonie, nie jedna dłoń, więc to jest taki wężyk malutki. Nieszczęsne zwierzęta o ciężkich cielskach, których pełno na ziemi, nie znoszą jego syczenia, tak pisze Nikander, gdy idą na pastwiska lub do lasów, lub próbują się napoić w skwarze południa. Gdy go widzą, odwracają się i uciekają. Te nieszczęsne zwierzęta o ciężkich cielskach, o ciężkich dosłownie pierścieniach tam jest po grecku, to tu chodzi o węże, które w większości są większe od bazyliszka, bo bazyliszek jest mały. Więc one, jak słyszą syk bazyliszka, no to uciekają, bo on jest dla nich groźny. Jego ukąszenie sprawia, że całe ciało ofiary obumiera, członki stają się zsiniałe i czernieją. Nad padliną tej jego ofiary nie krążą żadne ptaki, ani orzeł, ani sęp, ani kruk, który kracze jak deszcz. Nie kręcą się wokół nich żadne spośród dzikich zwierząt, które żyją w górach. Tak straszny jest zapach, jaki wydziela ta padlina, w domyśle tutaj dodałem. Jeśli jakieś spośród tych zwierząt jest tak głodne, że aż bliskie śmierci i w swojej ignorancji skosztuje ciała, tego ciała dosłownie, czyli tej padliny, zdycha na miejscu. Tak mówi o bazyliszku nam Nikander. I teraz ten opis jest taki wymyślny, dlatego że poezja właśnie hellenistyczna, ona cechuje się tym, żeby proste sprawy komplikować, oczywiście żartuję, żeby powiedzieć o czymś ładnie, w sposób zaawoluowany, żeby używać skomplikowanych, ciekawszych, nietypowych, nieużywanych przez innych środków wyrazu. To jest taki starożytny barok, byśmy powiedzieli, jakbyśmy chcieli to do czegoś nam bliższego porównać. Więc proszę Państwa, przeanalizujmy sobie ten opis Nikandra, ten pierwszy opis węża bazyliszka. Po pierwsze jest to wąż i to wąż mały, ale najbardziej zabójczy, czyli mamy kontrast. Mierzy, proszę Państwa, ten wężyk, tak go będę nazywał, trzy dłonie, czyli właśnie te 22 centymetry. Jest nazwany królem węży. Tu odwołuję Państwa znowu do początku, do etymologii słówka basiliskos, to znaczy królewiątko, a u Nikandra mamy po prostu oligon basilea, czyli mały król. Jak wygląda sposób uśmiercania innych istot żyjących przez bazyliszka? Ano tak, że może być śmierć wywołana w sposób bezpośredni poprzez ukąszenie lub pośredni. Czytamy pod koniec o zjedzeniu padliny jego ofiary, która wcześniej była zabita jego jadem, czyli wtedy ten jad działałby pośrednio. Tak sobie starożytni to wyobrażali. Brak jest jednak właściwości bardzo niezwykłych, czyli na przykład zabijania wzrokiem, samym widokiem, tchnieniem czy sykiem. Jest co prawda informacja, że te inne węże przed sykiem uciekają, ale nie ma informacji, że kiedy się usłyszy, to już się umrze. Z opisu wynika, że bazyliszek występował na terenach górskich i porośniętych lasami, z tego opisu nikandrowego. Opis tego węża i jego zgubnych właściwości w niczym nie odstawał od opisów innych węży wspomnianych przez Nikandra, takich jak Dipsas, Seps czy Prester, ale te węże takiej kariery w kulturze, a nawet dalej powiem w popkulturze dziś, takiej kariery jak bazyliszek nie zrobiły. No bo w popkulturze przypominam, że bazyliszek się pojawia w grach komputerowych, po dziś dzień się pojawia w wielu miejscach, więc aż całkiem nie umarł, tak jak mu wieszczył śmierć Borges. Jest to rodzaj żółtawego węża o spiczastej główce. No i konkludując, u Nikandra mamy dość normalny, że tak powiem, opis. Jest on poetycki, ale możemy sobie wyobrazić węża do bazyliszka podobnego. Nie ma tutaj nadprzyrodzonych mocy tenże nasz bazyliszek. Przenieśmy się do innego autora, do Filumenosa na chwileczkę. To jest autor z II wieku naszej ery.
To jest autor dzieł medycznych głównie. I on napisał traktat quasi-naukowy, jak na tamte czasy, o wężach. I o bazyliszku napisał tak. Zwierzę to ma trzy dłonie długości, nie wzrostu, przepraszam. Z greki to tłumaczyłem, wzrostu, no, długości. Spiczastą głowę i żółtą barwę, ale odznacza się też potężną siłą lub władzą jadu, czyli siłą byśmy wybrali. Ponad wszystkie inne węże, ta siła jadu jest, i do tego stopnia, że gdy on zasyczy, te inne rzucają się do ucieczki. Widzimy, że mamy to samo co u Nikandra, tylko że to jest nie poezja, a proza. Przy zdobywaniu pokarmu przegania wszelką konkurencję, którą uważa za potencjalne zagrożenie w zdobywaniu pokarmu. Czyni tak nawet, gdy inne zwierzęta żywią się czym innym niż bazyliszek. Taką ma moc. On je przegania, no bo wie, że się go boją. Wystarczy, że zasyczy i one uciekają. Ukąszonym przez niego, tutaj mamy czerwienieje całe ciało i pojawiają się fioletowe sińce od silnego jadu. Tracą też sierść na całym ciele. Te istoty ukąszone przez niego. Tutaj jest jak najbardziej dosłowne tłumaczenie z greki, stąd ten chropowaty styl. Zatem kogo to trafi, a kogo to spadnie, ten nie ma szans na przeżycie po ataku tego, czyli bazyliszka. Nawet żaden pożeracz zwłok, czyli istota padlinożerna, nie dotknie ciała osobnika, którego on uśmiercił, a jeśli by pod wpływem głodu spróbował, natychmiast jego śmierć spotka. Widzimy, że mamy te same informacje, które u Nikandra minęły 4 wieki, 400 lat. Dlatego też uważamy, że jest rzeczą daremną i zbyteczną zapisywanie jakichś środków pomocniczych, kiedy całkowicie nikt nie jest w stanie pomóc ofierze jego przemocy, czyli i Filumenów powątpiewa, że da się uratować kogoś, kogo bazyliszek ukąsił. Erasistratos jednak, taki jeszcze starszy niż Nikander, autor medyczny, którego dzieło zaginęło, więc nie wiemy, co on tam tak naprawdę napisał, powiada, że pomaga picie stroju bobrowego z winem, a także soku makowego. Taką informację przekazuje nam Filumenos. Jak Państwo widzicie, minęło 400 lat, zamiast poezji mamy prozę, no ale informacja jest bardzo podobna. Też nie jest mitologizująca. Czyli, proszę Państwa, konkludując opis Nikandra i Filumenosa, wspólnie możemy wywnioskować po pierwsze, że nie są to opisy mitologizujące, mitologiczne, ale są pewne elementy, które mogły do takiej mitologizacji, do rozwoju fantastycznych interpretacji drzwi uchylić. I po pierwsze są to informacja o tym, że przed bazyliszkiem uciekają wszystkie inne węże, z powodu samego syku oraz informacja o ptakach padlinożernych, które omijają zwłoki istoty przez bazyliszka zabitej, bo może zabijać pośrednio, nawet przez zabite przez siebie stworzenie. Te dwie informacje, jak się za chwilę ukaże, uchyliły drzwi do dalszej mitologizacji, która była ciekawa i z której wynikło to, jak Państwo bazyliszka znacie, czyli tego koguto węża, który zabijał lub przemieniał w kamień samym wzrokiem. Tutaj, proszę Państwa, takie niefortunne zdanie chciałem Państwu pokazać, przechodząc do procesu mitologizacji bazyliszka. Niefortunne zdanie w dziele Bestiarium chrześcijańskie Stanisława Kobielusa, bo on napisał tak, mimo że bazyliszek jest zwierzęciem legendarnym, to jednak sporo informacji o nim pozostawił Pliniusz Starszy. Tak napisał Kobielus. No dobrze. I proszę Państwa, przejdźmy sobie zatem do naszego Pliniusza, który jest już autorem, u którego znajdziemy legendaryzację i mitologizację tego, co opisali autorzy greccy. To jest pierwszy wiek naszej ery, czyli autor wcześniejszy niż Filumenos, który jest z II wieku, ale Pliniusz Filumenosa nie czytał, no i miał swoją wersję tego, co o bazyliszku powiedzieć można. No i posłuchajmy. W dziele Historia Naturalna Pliniusz Starszy napisał tak. Taką samą jak Katoblepas, który zabijał wzrokiem, bo o nim wcześniej pisał Pliniusz, taką samą moc ma wąż bazyliszek. Pochodzi on z cyrenajskiej prowincji, to jest dzisiejsza Libia.
czyli mniej lasów, a bardziej pustynia, bo u Nikandra były lasy, przypominam. Pochodzi on z syrenajskiej prowincji, ma długość nie większą niż 12 cali, tak, taka powiada się miara u Pliniusza, czyli inaczej wyrażona, ale oznacza również około 22 cm. Głowę ozdobioną białą plamką, jakby jakimś diademem. I tutaj jest nawiązanie do etymologii. Tak? Niby diademem, no bo to król. Bo to król węży. Sykiem przegania wszystkie węże. Nie porusza się tak jak pozostałe węże, wyginając ciało, lecz posuwa się do przodu wyprostowany w połowie korpusu ku górze. I tu przypomina się nam kobra egipska, nie? Że ona ma część tylko ciała się porusza tak jak u zwykłych węży, a część podnosi do góry, tak jak widzieliście Państwo na zdjęciu, bo pokazałem Państwu kobrę egipską. Niszczy krzewy, ten bazyliszek, posłuchajcie Państwo, co on robi. Niszczy krzewy nie tylko dotykiem, ale nawet oddechem. Wypala trawę, rozbija kamienie. Taką to złoma moc. Moc, czyli siłę jadu. Tam po łacinie pada słówko vis. Wierzono, że niegdyś zgubna moc bazyliszka, zabitego włócznią z konia, przeszła przez włócznię i poraziła nie tylko jeźdźca, ale i konia. Zobaczcie Państwo, czyli był sobie jeździec, zobaczył bazyliszka, przebił go włócznią, nie? No i przez włócznię przeszła ta jadowita trucizna na jeźdźca, a przez to, że jeździec siedział na koniu, to również i koń został zabity. Śmiertelna dla takiego stwora jest trucizna łasic. I tu wracamy, proszę Państwa, do tych obrazków, gdzie to łasicowate stworzonko atakuje nam bazyliszka. Pliniusz mówi, że łasice, po łacinie łasica to mustela, że łasice zabijają bazyliszki. I Pliniusz dodaje, często go królowie pragnęli zobaczyć zabitego, dlatego ludzie z łasicami na nie polowali. Tak zatem w naturze wszystko musi mieć swojego przeciwnika, dodaje tak aforystycznie Pliniusz. Łasice wrzuca się do jam, łatwo rozpoznawalnych z powodu wypalonego dookoła gruntu. Wtedy one zabijają zapachem i jednocześnie same giną. Tak oto rozgrywa się odwieczna walka natury, czyli wpuszcza się do jamy bazyliszka, którą łatwo poznać, bo wypalił wszystko dookoła, łasicę, łasica umiera, bazyliszek umiera i można bazyliszka zabrać i pokazać królowi, jakiemuś możnowładcy, jako takie trofeum. Tutaj, proszę Państwa, chciałem pokazać tekst łaciński. Oczywiście nie będę Państwa tym zamęczał, ale chciałem pokazać dwa fragmenty, te podkreślone na czerwono, że nie jest większy niż dosłownie 12 palców. Duodecim non amplius digitorum magnitudine. No i co robi ten bazyliszek? Zabija dosłownie, zabija owoce, wypala trawy i rumpi caksa, rozbija skały. Takie rzeczy ten bazyliszek robi. Dobrze. Łaciński, nie będziemy się nad tym zatrzymywać. Jak ktoś będzie chciał, to albo sobie na filmie zatrzyma, albo poprosi mnie o prezentację i z chęcią mu prześlę, tak jak mówiłem. Proszę Państwa, znowu pokazuję dla kontrastu innego autora z III wieku, czyli 200 lat starszego od Pliniusza, również łacińskiego. I zobaczmy sobie, co ten autor pisze. To jest Solinus, który również napisał dziełko o różnych dziwach natury. Cyrena ma z lewej strony Afrykę, z prawej Egipt, z przodu dzikie i pozbawione portów morze, z tyłu natomiast różne plemiona barbarzyńskie i niedostępne pustkowie, skąd pochodzi bazyliszek, szczególne zło na świecie. Tak zaczyna Pliniusz, Solinus, przepraszam, swój opis. I tutaj, jeżeli jest ktoś ze zbiorów kartograficznych na przykład, to z pewnością go zainteresuje ta geografia Solinusowa. Co to znaczy? Z lewej Afrykę, z prawej Egipt, tak? Z przodu i z tyłu. To ma z przodu, co z tyłu. Czemu to tak jest napisane? Ano dlatego, że starożytni nie mieli takich pojęć, znaczy mieli wiatr północny i tak dalej, ale oni określali geografię w stosunku do miejsca, gdzie sobie stali. A jako, że Solinus był sobie w Italii i spojrzał na morze, no to tak sobie wyobrażał Cyrenajkę, czyli tereny dzisiejszej Libii, przypominam. Że z tyłu to ma
pustynię. Z przodu to ma morze i tak dalej. No dobrze. Co pisze dalej Solinus? Jest to wąż długi prawie na pół stopy, czyli nie ma 12 palców, tylko jest pół stopy i to jest jeszcze mniej, mianowicie 15 centymetrów. Otoczony jakby białą przepaską na głowie. Tam była biała macula alba po łacinie u Pliniusza, biała plamka, a tu jest jakby biała przepaska. Niesie on zgubę nie tylko ludziom i innym żywym istotom, lecz nawet samej ziemi, którą wypala i skaża w tym miejscu, gdzie wybierze swoje złowieszcze siedlisko. Pali trawy, niszczy drzewa, a nawet zatruwa powietrze, tak że żaden ptak bezpiecznie nie przeleci ponad obszarem skażonym jadowitym oddechem. Kiedy porusza się połowa ciała, pełznie, połowa wznosi się prosto ku górze. Tu informacja podobna do tej podanej przez Pliniusza. Syk jego przeraża nawet węże, które słysząc go rzucają się do ucieczki, gdzie tylko każdy może, każdy wąż. Niczego, co zginie od jego ukąszenia, nie zjada dzikie zwierzę, nie dotyka ptak. Czyli mamy tutaj, poruszamy się generalnie, jak Państwo widzicie, w jednej konwencji. Są te reminiscencje aż od Nikandra, ale każdy autor coś tam nowego dodaje. I pisze dalej Solinus, jednakże zwyciężają go łasice, które ludzie wrzucają do jam, gdzie bazyliszek się ukrywa. Nawet zdechły jednak bazyliszek ma moc. Pergamenczycy za wielką sumę kupili szczątki bazyliszka po to, aby świątynia ozdobiona ręką Apellesa wolna była od pajęczyn i ptactwa. Czyli wzięli sobie bazyliszka, żeby odstraszać pająki i ptaki. Zamiast na przykład sokolnika to mieli szczątki bazyliszka i dzięki temu ptaki im nie zanieczyszczały świątyni ozdobionej ręką Apellesa. No dobrze. Zobaczmy sobie tutaj tekst łaciński. Nie będziemy go analizować, później do niego wrócimy. Więc u Pliniusza, proszę Państwa, mamy rozbudowany wątek śmiercionośnych cech bazyliszka i jego zgubnego oddziaływania na stworzenia żywe oraz na tereny, gdzie zamieszkuje. Widzicie Państwo, że on jest potężniejszy niż w opisie Nikandra, a później Filumenosa na przykład i wielu innych greckich autorów, bo oczywiście wiele Państwu tekstu podarowałem. Chciałem tylko pokazać te, które wpłynęły jakoś na mitologizację opisu bazyliszka. Mamy, proszę Państwa, hiperbolizację jadowitości, to znaczy na przykład Pliniusz podaje informację o oddziaływaniu trucizny bazyliszka na środowisko wokoło i to jest cecha typowa dla opisu czegoś, co jest bardzo jadowite. Tak starożytni tę cechę pod tytułem jadowitość wyolbrzymiali. I tak na przykład u Lukana, takiego poety łacińskiego, czytamy o różnych rodzajach węży, gdzie mowa na przykład o gotującym członki jadzie, o ognistym presterze, tak? O dymiącym śladzie ciągnącym się za wężem, którego z grecka zwie się Helydros. Czyli mamy tą ognistość, która wszystko wypala. Dlaczego oni sobie jad kojarzyli z ogniem? Ano dlatego, że po ukąszeniu węża, ukąszony bardzo chciał pić często, często czuł pieczenie, jak przy poparzeniu. I oni przez to wyobrażali sobie, że ten jad ma cechy ogniowe. I dlatego to wypalanie, wysuszanie, niszczenie poprzez właśnie podobne mechanizmy, w jaki sposób niszczy środowisko ogień. Stąd tak wyglądają te opisy. No, u Pliniusza w tej konwencji znajdujemy informację o tym, że bazyliszek na przykład exsurit herbas, dosłownie wypala trawy. Gdy chciano zaznaczyć szczególną jadowitość stworzenia, odwoływano się do działania trucizny nawet przez kontakt pośredni, czyli jak ukąsi, no to jest pieczenie. Ale jak jest bardziej jeszcze jadowity, no to nawet pośrednio może zrobić krzywdę. I przypominam, że czytaliśmy przed chwilą u Pliniusza, że zabił jeźdźca i konia, bo ten jeździec wbił w niego włócznie. I tak na przykład poza bazyliszkiem, to mamy inne stworzenia, na przykład salamandrę, nie tę jaszczurkę, którą dziś znamy pod imieniem salamandry, ale również mitologiczną istotę. Salamandra była tak jadowita, że dotknięte przez nią owoce z miejsca zabijały tych, którzy by je zjedli, tylko dotknięte owoce. I na przykład, kto zjadłby chleb, który był wypiekany na drewnie, którą dotknęła wcześniej salamandra, to też by
Umarł, rozumiecie Państwo. Tak ten jad pośrednio nawet mógł zaszkodzić. To oczywiście są informacje nie mające związku z rzeczywistością, no ale oni tak hiperbolizowali. To jest tak jadowite, że szukali takiego, wiecie Państwo, najbardziej jadowitego. Z opisu Pliniusza dowiadujemy się też, tak jak mówiłem, że ta trucizna przeszła z jeźdźca i na konia. Znajdujemy podobną informację u Lukana, który mówi, że jeden z żołnierzy też włócznią zabił bazyliszka, no i znowu przez tą włócznię przeszedł jad, ale Murrus, tak się nazywał ten żołnierz, odciął sobie rękę i uratował życie, bo zrobił to szybko. No, podobnie pisze Klaudiusz Elian w dziele o zwierzątkach. Pliniusz natomiast, tak jak Państwo widzieliście, nic nie wspomina o syku, ale wspomina o nim Solinus, no i wielu innych autorów. Do syku przejdziemy. O syku wspomina, proszę Państwa, Lukan. Mówi o bazyliszku tak, czyli ten poeta, którego już kilka razy wspomniałem, również z pierwszego wieku. I bazyliszek wydający syki, przeważający całą jadowitą brać, szkodząc zanim zabiją trucizny, ante venena nocens po łacinie. Szeroko od siebie odrzuca wszelkie stworzenie i na pustkowiu piaszczystym króluje, tak powiada Lukan o bazyliszku. I tutaj, proszę Państwa, są te syki, które przerażają inne węże i w ogóle wszystkie stworzenia i szkodzi, zanim zabiją trucizny. Ante venena nocens. Tak? Więc ten syk już szkodzi. Czy tylko przestrasza? Czy szkodzi realnie? Tego Lukan nie mówi, ale późniejsi autorzy komentujący dzieło Lukana Farsalia, ten poemat Lukana, rozumieli to tak, że to ante venena nocens, szkodzący przed truciznami, odnosi się do Sybila, do tych syków. No i w późniejszych opisach mamy zabójczy syk bazyliszka, czyli wystarczy usłyszeć syk i już się padnie martwym. Tak na przykład opisuje to Izydor. Pliniusz mówi natomiast, o syku wprost nie mówi, ale mówi o niszczącym działaniu bazyliszka na odległość, wskazując na, proszę Państwa, oddech i wzrok. Co prawda nie mówi wprost o zabijaniu wzrokiem, ale o oddechu już mówi. I tak na przykład czytamy u późniejszego autora Heliodora w takim dziele Etiopika. Słyszałeś też zapewne o tym, że jeden z węży zwany bazyliszkiem samym oddechem i wzrokiem wysusza i niszczy cokolwiek spotka na drodze. Czyli mamy następne cechy, za pomocą których bazyliszek działa na wzrok. Czyli jak sobie to wszystko podsumujemy, zmierzając powoli do końca, to zobaczycie Państwo, że bazyliszek po prostu oddziałuje na wszystkie zmysły. Ukąszenie to dotyk, wzrok, słuch, zapach się pojawiał, prawda? Więc on jest tak jadowity, że ten jad jest wyczuwalny przez wszystkie zmysły. Jak to jest zatem z tym zabijaniem wzrokiem? Bo wprost Heliodor ani Pliniusz tego nie mówią. Heliodor mówi, że wysusza i niszczy. Proszę Państwa, mamy w mitologii postać Gorgony, która zmieniała ludzi w kamień. No i tu również remedium na działanie Gorgony to były lustra. Przypominamy sobie naszego Ślązaka, który w ten sposób się ubezpieczył przed walką z bazyliszkiem w piwnicy warszawskiej. Tak? Pliniusz wcześniej pisał o katoblepas i to zwierzę istotnie zabijało wzrokiem. Miało zabijać każdego człowieka, który spojrzał mu w oczy. Tak pisze Pliniusz, qui oculus eius videre. Wystarczy zobaczyć jego oczy i zabije. Istnienia tego katoblepas miała dowieść wyprawa Mariusza na Jugurtę. Istota to katoblepas, będziemy to nazywać tak, jak to nazywa Pliniusz. Nie będziemy wnikać, co to było, bo nie jest to przedmiotem naszego wykładu. Istota ta miała zabijać wzrokiem, zabić kilku żołnierzy Mariusza, ale ostatecznie została pokonana w zasadzce i wysłana jako trofeum do Rzymu. I ta wyprawa dowiodła, że katoblepas istniał. Co jeszcze odnośnie tego wzroku? Wierzono na przykład w starożytnym Rzymie, że w Italii spojrzenie wilków jest szkodliwe. Nie jest powiedziane, że te wilki zabijają wzrokiem,
ale że odbierają człowiekowi głos, jeśli spojrzą na niego, zanim on je zauważy. Tak powiada Pliniusz o wilkach. Ambroży pisze, święty Ambroży, ten nauczyciel świętego Augustyna, ten będący patronem pszczelarzy i tak dalej. Ambroży pisze, że człowiek mógł ujść z życiem po spotkaniu bazyliszka, jeśli pierwszy spojrzał na tego jadowitego węża, a co więcej, gdy tak się stało, to ginął sam bazyliszek. A kiedy było odwrotnie, no to ginął człowiek. To nietypowy opis, bo później bez względu na to, czy my pierwsi, czy on pierwszy, to ginął człowiek. Później mam na myśli w średniowieczu i to, co Państwo znacie z popkultury. Ambroży jednak pisze tak, więc a Ambroży to jest, proszę Państwa, wiek IV, a zatem no już wtedy było rozpowszechnione to, że bazyliszek wzrokiem szkodził jednak jakoś. Być może zabijał. Pliniusz na koniec dodaje, że nawet największy truciciel ma swego śmiertelnego wroga i podaje informację o łasicach, które bazyliszki zabijają. Taka informacja pojawia się też na przykład u autorów greckich, takich jak Arystoteles. W nawiasie na końcu slajdu macie Państwo referencję. Arystoteles pisze o łasicach i on dosłownie pisze o istotach zwanych ichneumonami i o mangustach, które to walczyły nie z bazyliszkiem, a z jadowitymi wężami. I istotnie Państwo pewnie wiecie, że węże jadowite mają jakby mają problem w walce z istotami takimi jak mangusty na przykład, czy te ichneumony. Mangusty sprowadzono na przykład do Chorwacji celem wytępienia śmiertelnie jadowitych węży z chorwackich wysp. No i to się udało, ale mangusty nie miały tam naturalnych wrogów i teraz od ponad 100 lat jest tam bardzo dużo tych mangust, bo to nie jest naturalne siedlisko mangust. Tak czy owak są te istoty, te zwierzątka, te ssaki odporne na jad, odporne częściowo na jad na przykład kobry w Indiach. No i sobie takie kobry zabija i zjada taka mangusta, więc rzeczywiście sama informacja Pliniusza o walce z łasicą ma swoje uzasadnienie w przyrodzie. Mamy, proszę Państwa, jeszcze zagadkę taką, jak to bazyliszek został skojarzony z kogutem. U Klaudiusza Eliana, macie Państwo daty życia w nawiasie, czyli to jest autor tworzący już na początku III wieku, zachowała się brzemienna dla nas informacja o tym, że bazyliszek boi się piania koguta. Dosłownie Elian pisze, że bazyliszek drży przed kogutem, ponieważ gdy usłyszy jego pianie, zdycha. Mówi też Elian, że jak się będzie ktoś wybierał, to także pamiętajcie Państwo, jakby ktoś z Państwa wybierał się do Tunezji lub Libii, to warto ze sobą zabrać koguta dla ochrony przed bazyliszkiem i wtedy jest się bezpiecznym. Tak powiada Elian. I to skojarzenie bazyliszka z kogutem sprawiło, że w późnym średniowieczu mamy koguci wygląd bazyliszka. Jakby nie zrobiono tego, co z łasicą, że cały czas to był wróg bazyliszka, ten kogut, tylko zestawiono. Zlało się to w jedną informację i mamy koguci wygląd bazyliszka. Tak. I wynikło to oczywiście z deformacji treści, z przekazywania tej informacji, jak przez głuchy telefon, skracania, zmieniania, przekładania z greki na łacinę i tak dalej. No i w ten sposób bazyliszek stał się koguci. Kontynuujmy dalej naszą myśl związaną z Pliniuszem. Mamy, proszę Państwa, tak jak wspomnieliśmy, tą hiperbolizację cech dotyczących jadowitości, śmiercionośności, śmiercionośnych właściwości bazyliszka. I każda z tych hiperbolizacji, co ciekawe, opiera się na znanych skądinąd historiach i epizodach ilustrujących jadowitość innych groźnych stworzeń w całej literaturze antycznej. Zgromadzone jednak przez Pliniusza przykłady zostały, wiecie Państwo, wzięte zewsząd, to znaczy
Jeżeli było coś o jadowitości zwierzątka X, Y, Z i tak dalej, różnych zwierzątek, to Pliniusz wszystkie te cechy, jakie ma istota jadowita, zebrał w jedno, no i przez to, że zrobił to chaotycznie i wprowadził to bez namysłu, no to obdarzył bazyliszka tak dobranymi cechami jadowitości wysokiego stopnia, że są one pozbawione logiki. No i tak na przykład Pliniusz podaje, że bazyliszek, tak jak wspomnieliśmy, zabija na odległość, że zabija i niszczy wszelkie stworzenie i rośliny, wszystko co żyje, nie tylko wzrokiem, ale i oddechem. Czyni to tymi swoimi jadowitymi wyziewami w całej otaczającej go przestrzeni. No i wtedy zachodzi pytanie, bo Pliniusz zaraz później pisze o tym, że jeździec go zabił, nie? No to jak udało się jeździec zbliżyć w ogóle do bazyliszka, żeby mógł go włócznią zabić, a nie paść wcześniej martwym od jego zabójczych trucizn wydzielanych na odległość? No, tego Pliniusz nam już nie powie. Ale no, jak Państwo widzicie, jest to mitologiczny i nielogiczny opis. I być może mniej łatwiej zrozumiemy, o co Pliniuszowi chodzi, niż Nikandrowi, ale opis Nikandra jest bardziej osadzony w realiach życia węży, że tak powiem. Proszę Państwa, mamy na koniec jeszcze zagadkę. Zagadkę, bo Pliniusz pisze coś, co nawet w kontekście toposu jadowitości, no nijak się ma do tejże jadowitości. Chodzi mianowicie o motyw roztrzaskiwania skał. Tak jak powiedzieliśmy, doszło do niekontrolowanego obdarzania bazyliszka różnymi groźnymi cechami związanymi z tą jadowitością i pochodziły one z różnych tradycji, z różnych opisów. Wprowadzały chaos, wzajemnie się wykluczały i tak dalej. I sprawiały, że przekaz jest niespójny. Ale tylko u Pliniusza mamy niezwykłą cechę, która dotyczy roztrzaskiwania kamieni. Rumpit saxa. Pliniusz tak napisał, że bazyliszek rumpit saxa roztrzaskuje kamienie. No i przeglądając literaturę grecką i rzymską, nie natrafimy na istotę, która by roztrzaskiwała kamienią. Nie tylko wśród istot jadowitych. To nie jest cecha jadowitości, to nie jest żaden topos, ale w ogóle ta moc, że tak ją nazwę, jest bez sensu. Co to za w ogóle jest moc, że ktoś roztrzaskuje w kamienie? Owszem, są istoty, które zamieniają w kamienie, ale mitologiczne, ale nie, które roztrzaskują kamienie. Tak. U Pliniusza zaznaczona jest jednak i opisywana jadowitość bazyliszka jako taka siła destrukcyjna, być może telepatyczna, że on roztrzaskuje na odległość kamienie. Jest to dziwne. Bo jak co najwyżej zatruwa, tak, te skały, a nie je rozłupuje. No dobrze, zobaczmy sobie ten tekst Pliniusza, autora 200 lat późniejszego. Widzieliście Państwo, mam nadzieję, kiedy czytaliśmy, że Pliniusz popełnił taki, że Solinus, przepraszam, bo o nim mowa, że popełnił taki troszkę plagiat z Pliniusza, że dużo od Pliniusza wziął. No i on nawet, kiedy Pliniusz przechodzi już do tej esencji, że bazyliszek robi to, to i to, tam trzy rzeczy Pliniusz wymienia, to Solinus też wymienia trzy rzeczy. I Solinus mówi, że on, tenże bazyliszek, extinguit herbas, necat arbores, corrumpit auras, tak? Zamiast rozłupywania kamieni, te dwie cechy z grubsza się zgadzają, później Państwu pokażę tabelkę, to zamiast tej cechy rozłupywania kamieni u Solinusa jest informacja, że on zanieczyszcza powietrza, dosłownie, zatruwa powietrze, corrumpit auras. No i to już taki topos jest, bo o nim już powiedzieliśmy, że bazyliszek ma te wyziewy i one zatruwają wszystko wokoło, także powietrze. I u Solinusa jest tak, że żaden ptak nie przeleci nad tą jamą, bo to powietrze jest tak zatrute, że ten ptak zrobi wdech, no i padnie martwy. Jak to jest, proszę Państwa, z tym zatrutym powietrzem? Przypomina się nam oczywiście w kontekście pandemicznego czasu, że w XIV wieku było morowe powietrze, tak? Ludzie sobie wyobrażali, że to przez powietrze przenosi się zaraza. Co poniekąd tak było obserwowalne, nie? I jak to się ma w starożytnych opisach, to zabijanie powietrzem do naszego Solinusa na razie, bo Pliniusz mówi o rozbijaniu kamieni, do czego wrócimy na koniec. U Owidiusza w Metamorfozach czytamy o smoku na przykład, który pozabijał towarzyszy Kadmosa
I w opisie tego gada znalazły się cechy potęgujące to śmiercionośne działanie. Jadowite. Powiada Owidiusz, że całe ciało nabrzmiałe od jadu jest, że jest przerażający syk i że zabija samym oddechem. Dosłownie powiada Owidiusz, tych zabija zgubną trucizną jadowitego oddechu. Tak Owidiusz opisał pewnego smoka. Przypominam, że smok po łacinie draco to jest po prostu wąż. Kawałek dalej Owidiusz pisze tak. Czarny dym bucha ze stygijskiej paszczy, zatruwa jadem powietrze. I tutaj słówko inficit auras jest, inficio jest synonimem, czasownik inficio jest synonimem czasownika corrumpo, czyli zanieczyszcza, zatruwa właśnie. Inny autor, proszę Państwa, Claudian w dziele De Raptu Proserpine napisał sanguine frena calent corrumpit spiritus auras letifer. Infecte spumis vitiantur havene. Nie będziemy sobie tego tłumaczyć z uwagi na czas, ale widzicie Państwo, że znowu mamy corrumpit spiritus auras. Duch, jakby duch, czyli takie powietrze zanieczyszczone, zatrute. Lucan, autor, o którym już mówiliśmy, opisuje też w swoim dziele, w tym poemacie Farsalia, taką wiedźmę, czarownicę Erichto. I on opisuje ją tak, tu macie Państwo tekst łaciński, w nawiasie kwadratowym tłumaczenie polskie. Erichto jest moim dopowiedzeniem. Erichto z jednej strony na swej drodze niszczy zasiewy, z drugiej zatruwa powietrze. Owidiusz już teraz, ten, który pisał o smoku, pisze też o zawiści, po łacinie invidia, to jest taka bogini spersonifikowana zawiść, do której, proszę Państwa, szła Minerva, czyli odpowiedniczka greckiej Ateny, rzymska Minerva, i ona chciała się na kimś zemścić i stwierdziła, że zemstę powierzy bogini invidia, czyli zawiści, spersonifikowana bogini, no i poszła do niej, do jej jamy, żeby jej zadanie dać. No i tam mamy opis u Owidiusza, jak ta zawiść działa, jak leci wykonać to zadanie. Sunie w czarnej chmurze, a gdzie stąpi, depcze kwitnące zboża, wypala trawy, obrywa wierzchołki maków, oddechem swoim plugawi ludzi, miasta i domy. Widzicie Państwo, ta zawiść robi to samo, co Bazyliszek. Jakbyśmy spojrzeli na tekst łaciński, to już w ogóle to samo jest niemal. No i to zabijanie oddechem, to szkodzenie oddechem przeszło, ten zabójczy oddech przeszedł na epoki późniejsze i w średniowieczu Hugo od świętego Wiktora mówi o bazyliszku qui flato suo corrumpunt aerem, czyli który swoim oddechem zanieczyszcza powietrze. No dobrze. Izydor także opisał bazyliszka, tutaj nie będziemy się nad tym z uwagi na czas zatrzymywać, ale Izydor, to co na czerwono, zobaczcie Państwo, mówi, że to jest król węży, że gdy innego widzą, uciekają i który oddechem swoim kwia olfactu suo, który oddechem swoim eos necat, zabija te inne węże, tak? Widzicie Państwo, czyli mamy zabójczy oddech. Dalej jest o łasicach, o spojrzeniu na człowieka i tak dalej, to już jest takie średniowieczne mówienie o bazyliszku, czyli mniej więcej to, co Państwo znacie. No i Izydor mówi, że jest longitudine semipedalis, czyli ma 15 cm, a więc poszedł za informacją od Solinusa, tego autora z III wieku, a nie od Pliniusza. Proszę Państwa, konkludując powolutku, mamy takie cechy bazyliszka u autorów łacińskich, czyli tych, którzy najbardziej wpłynęli na naszą kulturę i które wpłynęły na opis polowania na warszawskiego bazyliszka. Po pierwsze, proszę Państwa, sposób poruszania się. Bazyliszek porusza się celsus et erectus in medio incedens, czyli wyprostowany. Tutaj przypominam raz jeszcze, wracamy do naszej kobry egipskiej. Syczenie, które najpierw odstrasza, potem zabija. Oddziaływanie na różne zmysły, bazyliszek oddziałuje na zapach, smak i tak dalej, oddech, wszystko. I wszędzie jest ten jad. Ma jednak wroga naturalnego, łasicę.
Mamy też inne opowieści, sytuacja z przechodzeniem jadu przez dzidę, tak? Wykorzystywanie szczątek bazyliszka do ochrony świątyni przez mieszkańców Pergamonu. No i bazyliszek ewoluuje i ewoluuje w koguta. To jest takie podsumowanie. Jeśli chodzi o słówko mustela, co przekładam na łasica, to właściwie chodzi nam o mangustę strojną, po łacinie Galarella sanguinea. To jest gatunek małego drapieżnego ssaka z rodziny mangustowatych, żyjący w Afryce i rzeczywiście zabijający kobry egipskie. I wygląda ten ssak, o którego prawdopodobnie autorom greckim chodziło, bo stąd Pliniusz informacją tę zaczerpnął od Teofrasta. To tak wygląda nasz bohater, który bazyliszka, ale tego prawdziwego wężowego, nikandrowego, był w stanie zabić. Proszę Państwa, teraz niestety musimy sobie pewien fragment pominąć, tylko zaznaczę króciutko, że tutaj mamy taką dygresyjkę, z uwagi na czas pomijamy, mamy dygresyjkę o tym, jak starożytni przedstawiali pewne toposy, bo jadowitość to jest topos. Chciałem Państwu pokazać na szybko topos czegoś strasznego, czegoś, co jak widzimy, to budzi nie naszą litość, a lęk. I jak ta Minerva spojrzała na wiedźmę Erichto, to zobaczyła, że chudość ohydna i brud szpecą oblicze bezbożne, i tak pisze Lukan, bladość stygijska i rozczochrane włosy czynią obcy jasnemu niebu wygląd jeszcze bardziej przerażający. Czyli zobaczcie Państwo, macies, facies pallore i onerata comis, czyli chudość, bladość i rozwichrzony włos. To było straszne. Jak starożytni wyobrażali sobie duchy, na przykład Pliniusz Młodszy, zobaczcie Państwo, tu jest opis ducha, opis zjawy. I ten, kto widział tego ducha w liście, opisany w liście Pliniusza, Atena, nie pamiętam jak on się tam nazywał, bohater listu siódmego Pliniusza, on jak mówi, że widział ducha w nawiedzonym domu, notabene, widzicie Państwo, motyw też jest stary, nawiedzania domów. To się pojawiło już w starożytności. Pliniusz Młodszy pisze, wnet zjawiła się ta zjawa, starzec z chudością i bladością, przeważający o zapuszczonej brodzie i zjeżonych włosach. No, wiedźma Erichto brody nie miała, ale to ze zrozumiałych względów, ale zobaczcie Państwo po łacinie, jak to wygląda. Senex macie et squalore confectus promissa barba horrenti capillo. Znowu, macie, pallore, tutaj zamiast pallore jest skwalowe, to jest synonim, no i onerata comis, a tu horrendi capillo. Widzicie Państwo, to jest topos. Topos, chudość, bladość i zwichrzony włos. Dlaczego ta chudość i bladość? Ano dlatego, że w starożytności ludzie często nie dojadali. Większość jadła jeden i to niepełny posiłek dziennie. I dlatego, dlatego bano się głodu. Głód to był coś strasznego, więc jak ktoś wyglądał tak chorobliwie chudo, albo po prostu chudo, to był uważany za biednego, zresztą słusznie, i tego się bano. Arystokraci byli zwykle, no powiedzmy, nie chudzi. I wyglądało to zatem zupełnie inaczej, niż to ma miejsce, choćby dzisiaj w kulturze zachodniej. No dobrze, ale tyle naszej dygresji. Zobaczmy sobie jeszcze Liviusza, żeby Państwu pokazać ten topos. Widzicie Państwo, squallore, pallore, macie, barba et capilli i tak dalej. Mamy opis starca, niegdyś zasłużonego dowódcy, a później biednego, tak? Z odciśniętym piętnem niedoli i cierpienia. I Liviusz, historyk, czyli wcale nie ktoś, kto pisał mity, znaczy pisał, ale chciał pisać prawdę. Mówił o nim, że był okryty niechlujną szatą, miał wstrętniejszy wygląd ciała niż bladość i chudość zmarłego. Zapuszczoną brodę i włosy nadały mu tych cech dzikiego wyglądu. Przypominam, Rzymianie się golili. Więc widzimy, to jest topos. Tak samo jadowitość była toposem i poruszano się w pewnych schematach, w pewnych wyrażeniach. Jeden autor brał je od drugiego. Nie chodziło tylko o plagiat,
ale o wyrażenie tego, aha, to jest bardzo jadowite, aha, to jest biedny człowiek. Tak? O to mi chodziło. I zobaczcie Państwo, Pliniusz, Liviusz, Lukan, nie? Skwalor, skwalor, situs, synonim do skwalor, macies, macie, macies. To u Liviusza tylko w innym przypadku. Sterczący włos, widzicie Państwo? I zapuszczona broda, która się u Lukana nie pojawia, dlatego że opisuje kobietę. Czyli topos po prostu. No i tutaj Owidiusz, który opisuje zawiść z kolei, do której przyszła Minerva, pamiętacie ją Państwo? I ta zawiść jest opisana tak. Pallor in ore sedet, macies in corpore toto. Minerva, jak ją zobaczyła, to się przeraziła, czyli ta bladość siedziała dosłownie na ustach, a na całym ciele była chudość. I to było przerażające u tej zawiści. No i tu jest ten fragment, chciałem Państwu pokazać jeszcze po łacinie, jak ta zawiść frunie i wszystko w koło, tak? Et summa cacumina carpit, że obrywa te wierzchołki kwiaty maków i zanieczyszcza ludzi i miasta i domy ad flatu kwe, swoim oddechem. Proszę Państwa, Minerva spuszcza wzrok przed tą zawiścią, bo widzi, jak zawiść żuje mięso żmi i swoją zawiść ich jadem podsyca. Widzicie Państwo, czemu o tym w ogóle mówię, wracając powolutku do bazyliszka? No, mówię o tym dlatego, że zawiść to też jad. Po dziś dzień mówimy, wyobrażamy sobie zawiść jako jad. I mówimy o kimś zawistnym, że jest jak żmija właśnie, tak? Te toposy przetrwały ze starożytnych czasów do naszych czasów. Więc Minerva, widząc jak zawiść żuje mięso żmi, żeby podsycić swoją zawiść, no to odwraca wzrok. Zawiść zamieszkuje głęboką, ciemną pieczarę, zimną, duszną, posępną, bez słońca. Łoże zawiści jest tak odrażające, że nawet Minerva, która przybywa do niego, by zlecić tej zawiści opętanie Herse, która była wrogiem Minerwy, czuje do tego łoża wstręt i odwraca oczy, by uniknąć widoku najstraszniejszego z elementów całego miejsca, czyli samej mieszkanki tej Invidii. No właśnie, więc jest blada, chuda, z poczerniałymi zębami, z zzieleniałą od jadu piersią i pożera żmiję. I to Minerwę przeraża. Tak, no i tak jak mówiłem, wzięła owiniętą ta zawiść cierniami laskę i w czarnym obłoku depta zboża, pali trawy, tak, obrywa kwiaty maków, no i zatruwa te siedziby ludzkie. I tutaj mamy ten fragment raz jeszcze, co ta zawiść robi, to już przytaczaliśmy, jak zdąża do tej Herse, do Aten, co ona tutaj takiego robi, to już nie będziemy powtarzać. Wracamy sobie do tej przemiany w kamienie, bo powiedzieliśmy sobie, że to coś normalnego, że topos jadowitości jako zatruwania powietrza tym jadem, to się w starożytności pojawia i Solinus, ten autor, który z Pliniusza dużo wziął, tak to nazwijmy, no poruszał się w tym toposie cały czas. Pytanie, co z Pliniuszem? Czemu on tam nie ma, że bazyliszek zanieczyszcza powietrze, tylko rozbija kamienie? Tak jak Państwu powiedziałem, mamy w starożytności, jak Państwo widzicie teraz na slajdzie, opisy istot, które przemieniały w kamienie, ale takich, które by rozbijały kamienie czy skały, to takich opisów nie mamy. Porównajmy sobie, zdążając szybko naprawdę już do końca, opisy Pliniusza Starszego i Solinusa. Mamy różnicę. Pliniusz mówi, że nie większy jest ten bazyliszek niż 12 palców, czyli 22 cm około. Solinus mówi, że jest na pół stopy, czyli 15 cm. I co ten bazyliszek robi? Te trzy cechy. Pliniusz mówi tak. Necat frutices, exurit herbas, rumpit saxa. Tak? Solinus mówi extinguit herbas.
Tam było Exuvit Herpas, tak po krzyżu to Państwo, mam nadzieję, widzicie. Necat frutices, tu necat arbores, tam zabija dosłownie owoce, a tu zabija drzewa. I tu mamy rumpit saxa, a u solinus, rozbija skały, a u solinusa korzy rumpit auras zanieczyszcza powietrze, co jest toposem jadowitości, tak jak Państwo widzieliście. Więc proszę Państwa, skąd ten nasz rumpit saxa u Pliniusza? Bo logiczniej byłoby, gdyby Pliniusz napisał cor rumpit auras, tak jak Solinus, no i Solinus od niego odpisał. Proszę Państwa, co się okazuje? Okazuje się, że kopiści tekstów antycznych czasami przepisywali antycznych i średniowiecznych. My w oddziale rękopisów mamy tego liczne dowody u licznych autorów, niekoniecznie u Pliniusza, bo my Pliniusza akurat nie mamy w naszej bibliotece, ale kiedy obejrzymy sobie kodeksy starożytnych autorów czy średniowiecznych i ich odpisy, weźmiemy, wiecie Państwo, na przykład 30 odpisów jednego dzieła jakiegoś tam Tomasza Zakwinu, to zobaczymy, że tam są różnice. I czasami te różnice wynikały z różnych zaburzeń dysleksyjnych, których sobie kopiści, w ogóle ludzie w średniowieczu, kiedy te kodeksy były przepisywane, nawet nie wyobrażali, nawet nie wiedzieli. I zobaczcie Państwo, że jednym z takich zaburzeń jest tak zwana inwersja dynamiczna. Chodzi o mylenie kierunków przy odwzorowaniu liter w stosunku do osi pionowej. Czyli na przykład, wiecie Państwo, piszecie Państwo coś 8-9 godzin, nie? No i zdarzają się pomyłki. I ludzie z takim zaburzeniem dysleksyjnym zamiast do mogą napisać od, zamiast kto mogą napisać kot. Mogą pomylić kolejność literek. I takie coś się zdarza. I widzimy w kodeksach, na różnych innych przykładach, niż akurat ten, no widzimy tego typu pomyłki. I na przykład w kodeksie Laurentianus, kodeksie Pliniusza Starszego historii naturalnej, czyli tego dzieła, które nas interesuje z przełomu XI i II wieku, mamy wersję vitiatas inficit herbas zamiast vitiatas inficit auras. Czyli widzicie Państwo, pomylono herbas z auras. Niestety takiej wersji nie mamy, żeby saksa zdarzyło się na auras, ale jak Państwo zobaczycie tutaj przykład inwersji dynamicznej plus słaba znajomość łaciny, mogło być tak, że kopista to pomylił. Po lewej macie Państwo po kolei, po lewej stronie macie Państwo A, U, R, A, I, S, auras, czyli powietrza, a po drugiej macie Państwo, czytając od dołu, od góry aksas i saksa. Widzicie Państwo, auras, aksas, a z aksas mogło powstać saksa, czyli skały. Taka hipoteza się nasuwa, że stąd u Pliniusza mogłyby być te bezsensowne skały. Nie u samego Pliniusza, to znaczy ja chcę powiedzieć, że Pliniusz mógł mieć auras powietrza, ale w procesie transmisji tekstu przez wieki w którymś momencie kopiści mogli zacząć pisać niewyraźnie UR i pisać na przykład aksas. Ktoś mógł to tak odczytać i mógł mieć zaburzenie jakieś dysleksyjne i na przykład to przemienić. Takiego typu pomyłek znajdujemy w kodeksach bardzo dużo. No i ostatni już slajd. Tak jak powiedziałem na początku, bazyliszek w średniowieczu stał się symbolem diabła i i demonów. No i przykład Haimo z Halberstadu, autor z IX wieku, w komentarzu do Izajasza pisze: Regulus est serpens, rex omnium serpentium, qui suo flatu vel visu non solum bestias, sed etiam aves per aera volantes necat, et significat diabolum. Czyli bazyliszek jest wężem, królem wszystkich węży, który oddechem albo wzrokiem, nie tylko dzikie zwierzęta, lecz także ptaki, które latają przez powietrze, przez przestworze, zabija i oznacza et significat diabła, diabolum. I diabeł u ojców Kościoła i autorów średniowiecznych był tym ojcem wszelkich trucizn, symbolem pychy, śmierci, grzechu, no, którego mógł zabić tylko oczywiście Chrystus.
I dlatego symbolem Chrystusa jest ten lew, który walczy z bazyliszkiem, a w niektórych tekstach nawet nasza mangusta będzie symbolem Chrystusa. No i na tym chciałbym refleksję nad naszym bazyliszkiem zakończyć i zachęcić tych z Państwa, którzy jeszcze zostali, do dyskusji, a na tym urwę nasze nagrywanie i bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie.